wielkie gospodarstwo przy drodze. Widać, że jest od dawna opuszczone. Zobaczcie, że drzewa połamały się centralnie w stronę domu. Tutaj rozwaliły dach. Ale powiem wam tak, że całkowitej pewności nie mam, czy ktoś tutaj nie mieszka czasami. Wygląda na to, że nie, no bo kto by mieszkał w takich warunkach. Ciężko mi powiedzieć, czy ktoś tu mieszka, czy nie. Zaraz się przekonamy. Chociaż wolałbym wiedzieć, że to miejsce jest opuszczone. Kurde, nie widzę tutaj wejścia głównego. Może akurat wchodzi się przez ten garaż, który tam widzieliśmy, bo nic innego nie widziałem. Tutaj jest jeszcze jakieś wejście. Ale to też nie wygląda na wejście główne. Powiem wam, że zaciekawił mnie ten dom. I to bardzo. Załamuje. Dobra, spróbujemy najpierw zobaczyć, co tutaj jest. Zamknięte. Czyli otwarta jest tylko stodoła. Zobaczcie, stodołę rozwaliło, ale tu jedynie jakiś rowerek. I safe, ale jaki safe. Zobaczcie, że ktoś tutaj wyciął dziurę, żeby go otworzyć. Ciekawe, czy coś było w środku. Ktoś się musiał naprawdę postarać. Dziwna. Najgorsze jest to, że nie mam
pewności, że dom jest opuszczony. No takiego wygląda. Wow. Obrazy, krzyże. Ale ile tych krzyży? Na pewno była to wierząca rodzina. Halo? Wygląda na to, że nikogo nie ma. Część kuchenna. Wszędzie piękne obrazy. Zejście do piwnicy. Piwnicę zostawimy sobie na koniec. W razie czego, jakby się okazało, że nie jestem tutaj sam. Ale powiem wam, że bardzo ładnie zachowany dom. Jesteśmy przy głównej ulicy. A tutaj co? Jakiś stryszek i stare meble, jakieś kufry. Zobaczcie, jakie łóżko zdobione. Powiem wam, że tutaj u góry jest mnóstwo antyków. Zobaczcie te lustro. Wow, po prostu niesamowite. Ktoś takie coś na strychu ma. Mogą to bardzo szybko zjeść korniki. O kurde, jaki zegar wielki. Ale chyba sama obudowa tylko. A, tu jest wejście na górę. Dobra. Radio. Różne części. Drewniane. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Takie piękne miejsce znaleźć. I to nawet nie planowałem, tylko zauważyłem z drogi. O kurde, to też taka szafa solidna. Szafeczki, komody, biurko, wypas, powiem tak. Wow, kredens. Drzwiczki już wypadły. Będzie ulegał powolnemu rozkładowi. Tak to już jest. Dom jest nieogrzewany, strasznie tu zimno. Dlatego wszystkie meble powoli zgniją.
zwiedziliśmy całą górę, to teraz można iść do piwnicy. Jestem spokojny, że tutaj prócz nas nie ma. Tam też byliśmy. Dobra, idziemy. Może być pusta. Też może coś tutaj być ciekawego. Pusta. Szkoda. Zważywszy na wnętrze domu, liczyłem, że w piwnicy też coś będzie ciekawego. Całe kartony żarówek. Tu już chyba wszędzie byliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem jak tutaj. O kurde, jakaś maszyna. Ale gigant. Co to może być? Zbiornik paliwa? Nie wiem co to jest. Obrazy przepiękne. Ciekawe, czy są jakieś wartościowe. Czy tylko ładnie wyglądają. Tutaj jest ich dużo więcej. Myślę, że możemy teraz powoli wychodzić. Pokazałem wam chyba wszystko. O, tu jest główne wejście, czyli od ulicy. Spokojnie możemy już wychodzić. Najwyższa pora opuścić ten dom i udać się w dalszą podróż. Z tym miejscem się już pożegnamy. Dobra, moi drodzy, do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Na razie trzymajcie się i widzimy się już niebawem.